Komentować właśnie zachowanie. Ja bym chciał skomentować generalnie. To było, to jest w ogóle zbyt łagodnie powiedziane i tak szczerze to każdy z was mógłby tutaj spokojnie pokazać swoje niezadowolenie, bo to nie jest tak, że Edzio po prostu się spóźnił, tylko on się autentycznie wyjebał po prostu na tą konfę, bo wprowadził w błąd naszego pracownika. Prowadził w błąd naszego pracownika, a później jak wszystko żeśmy zrobili, zaprogramowali pod niego, to na drugi panel, jak nasza pracowniczka do niego zadzwoniła, to powiedział, no będę za godzinę. Tak więc po prostu mega chujowa akcja i nie popieram tego, Edzio, no cringe'owe odjebał, w chuj, nie? Ale to u niego normalne. To u niego normalne, że on cringe'owe odpierdala. Nie wiem, czy widziałeś jego content ogólnie. I też przez niego musieliśmy, no przełożyliśmy tutaj, przeprogramowaliśmy konferencję, także dlatego bracia Tybuscy byli na jednym panelu, bo miało to wyglądać inaczej.